Z całą pewnością, gdyby teraz każdemu dać po komputerze kwantowym, to obecne zabezpieczenia bankowe są bezsensowne, bo można je złamać bardzo łatwo przy pomocy algorytmu, który rozkłada liczby na liczby pierwsze. A obecnie wszystkie te algorytmy wiszą na założeniu, że się tego nie da zrobić. A komputer kwantowy to może zrobić algorytmem Shora. Jeśli podobają Ci się nasze rozmowy, wesprzyj nas na patronite.pl/wywiadowcy.